Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na krótki film informacyjny. Oglądając go dowiecie się co nowego na kanale, co aktualnie testuję, czego spodziewać się w najbliższym czasie. Zapraszam do obejrzenia. To co mogę wam obiecać, na pewno będzie ciekawie. Znów wyszło tak, że będzie w testach dużo słuchawek, ale słuchawki lubicie, więc chyba nie będzie z tym problemu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najbliższa recenzja to będą słuchawki Creativa, Sound Blaster Tactic 3D Fury. Słuchawki, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Dostały ode mnie bardzo wysoką ocenę, kosztujące 200-220 zł. Recenzja wyszła dość długa, więc sobie tam dokładnie o nich posłuchacie, obejrzycie w akcji i posłuchacie świetnego mikrofonu. Będzie także, moi drodzy, recenzja słuchawek Hamy U-Rage Explode Evo, czyli też fajnych słuchaweczek na USB, bardzo lekkich, tanich, kosztujących jakieś 130 zł, które również wypadły w testach rewelacyjnie. Poza tym dwie pary słuchawek od Geniusa z serii GX Gaming, czyli typowo dla graczy, jeszcze czekają na rozpakowanie, jak widzicie, są to Mordaxy oraz słuchawki Giant Hornet. Tak więc zobaczycie niedługo ich rozpakowania, a troszkę później recenzję. W trakcie montażu jest także recenzja tych słuchaweczek bezprzewodowych Geniusa na Bluetooth, które widzieliście w rozpakowaniu kilka dni temu, czyli HS920BT, słuchawki również niedrogie, 90 zł, bezprzewodowe Bluetooth, bardzo fajnie grające. W testach w sumie wypadły bardzo dobrze i za taką cenę naprawdę nie ma się do czego przyczepiać, tak więc myślę, że test też będzie dla was ciekawy, no i będzie też coś z innej półki niż słuchawki, a mianowicie najnowsza myszka laserowa Logitecha, model G502, znana także jako Proteus Core. Myszka posiadająca najnowszy sensor Logitecha Delta Zero, zapewniający DPI nawet na poziomie 12 tysięcy, uwaga. Nie wiem, szczerze mówiąc, kto gra na takim DPI, ja na pewno nie, natomiast sama myszka w sobie jest świetna. Tak więc recenzja tej myszki też będzie i niedawno też była recenzia myszki bezprzewodowej Logitech G602. Ona akurat szła na wideotest i ta myszka też będzie na wideotestach, dlatego jeśli przegapiliście recenzję tych myszek na wideotestach, dobrze wejść na mojego Facebooka, tam są linki, albo wejść sobie na moim kanale na stronie głównej, w najniższą zakładkę na samym dole wideotesty.pl moje filmy, tam dodaję wszystkie filmy z wideotestów. Tak więc będziecie widzieli te ostatnie recenzje na samym dole tej playlisty. Więc dobrze, jeśli chodzi o nowości, aktualności, to by było na tyle. Za jakiś czas będzie kolejny filmik. Myślę, że zrobimy z tego taki cykl. Co jakiś czas będę wam dawał znać, co ciekawego jest u mnie, co jest w testach, czego macie się spodziewać. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje. Przy okazji możecie już komentować, zadawać pytania, jeśli coś was zaciekawiło. Chętnie na wszystko odpowiem. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam was. Cześć!